O sytuacji finansowej miasta oraz proponowanych kierunkach jej naprawy mówiono podczas konferencji prasowej prezydenta Kielc. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy Bogdana Wenty, Danuta Papa i Marcin Różycki i Arkadiusz Kubiec oraz Mariusz Gołaszewski, prezes zarządu ASCO Group. Zespół ekspertów tej niezależnej ogólnopolskiej instytucji analitycznej i doradczej, który przez kilkanaście lat swojej działalności zrealizował kilkaset projektów doradczych dla klientów w całej Polsce, opracował audyt finansowy miasta Kielce na podstawie danych za lata 2015-2018. Analizie poddano dochody bieżące, następnie zbadano wydatki miasta, a na końcu jego zadłużenie. Wyniki zostały porównane z trzema podobnymi do Kielc miastami – Rzeszowem, Opolem oraz Olsztynem. Audyt wykazał, że w badanym okresie dochody Kielc wzrosły o niemal 13,5%. Pomimo jednak pozytywnej dynamiki wzrostu, był on o połowę niższy niż w innych podobnych miastach. Co miało na to wpływ? Między innymi pozostająca na niezmienionym poziomie od kilku lat wysokość podatku od nieruchomości, który jest na najniższym poziomie w stosunku do podobnych strukturalnie miast. Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu do Opola i Olsztyna są najniższe. Opłaty z tego tytułu wyniosły 31,6 milionów złotych, zaś wydatki 33,2 miliona złotych, co dało niedobór w wysokości 1,6 miliona złotych. 1/3 wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę. Drugim istotnym elementem są wydatki na pomoc społeczną. Kielce wydają ponad 19% więcej na oświatę niż miasta z grupy porównawczej. Kielce dopłacały też najwięcej, bo od 2,5 do 3,8 tysięcy złotych rocznie do utrzymania jednego ucznia. Wydatki na pomoc społeczną są w Kielcach dwa razy wyższe niż w Rzeszowie czy Opolu. Porównanie wydatków z innymi miastami wskazuje, że Kielce z roku na rok mają mniej środków na inwestycje, a z drugiej strony spada zdolność kredytowa miasta. Według audytu Kielce jako jedyne z analizowanych miast na przestrzeni lat zwiększyły swój poziom zadłużenia z 5 do 17%. Prognoza wskazuje, że bez działań oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych miasto nie będzie w stanie spełnić ustawowych wymogów w zakresie indywidualnego wskaźnika dopuszczalnej spłaty długu. Malejący udział w dochodów własnych w dochodach bieżących sygnalizuje pogarszającą się samodzielność finansową miasta. Jest absolutnie konieczność pochylenia się przez władze miasta i przez radnych oczywiście nad zmianami w zakresie opłat, niektórych opłat i podatków lokalnych. Bo to jest wartość de facto, która w ostatnich kilku latach nie wzrastała w mieście. Wszystkie pozostałe wartości wolno, przypominam, połowę wolniej niż średnio w pozostałych tego typu miastach, ale wzrastały. Innego wyjścia na ten moment, biorąc pod uwagę też zewnętrzny wpływ obniżenia PIT-u, de facto tutaj niestety nie ma. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to co ja nazwałem zdolnością kredytową jednoroczną, czyli wartości od 3,2% do 6,5%, to są wartości bardzo niskie. Gdzieś tam na granicy tolerancji już przez pewnie Regionalną Izbę Obrachunkową. Poziom zadłużenia miasta w stosunku do grupy porównawczej i ogólnie miast na prawach powiatu jest jednym z wyższych, co przekłada się też na to, że miasto ma stosunkowo też najwyższe koszty obsługi tego zadłużenia. Jeżeli władze miasta tego nie zmienią, to w ciągu 2-3 lat miasto przestanie mieć możliwość obsługiwania swojego zadłużenia i będzie konieczność przygotowania programu naprawczego. Dziura budżetowa miasta Kielce to ponad 200 milionów złotych. Z czego ona się bierze? 157 milionów wyceniona dziura budżetowa w edukacji. 39 milionów to jest dziura związana z PIT-em. Taka wartość. Tutaj mamy maleńką różnicę między sobą, 37 państwo wyceniają, my 39. 15 milionów 800, oczywiście w zaokrągleniu podaję te kwoty, to kwestie wprowadzenia przez rząd minimalnej płacy na poziomie 2600 zł we wszystkich naszych, w Urzędzie Miasta i w jednostkach Urzędu Miasta. Ponadto brakuje nam w tej chwili 5 milionów 700 w zaokrągleniu. To są niedobory środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych przez administrację rządową, pozostałych nie związanych z edukacją. To w sumie, kiedy podsumowujemy, stanowi kwotę 217 milionów złotych. To nie są skutki złego gospodarowania,
to są skutki wprowadzone przez decyzje rządowe. Jesteśmy w okresie chyba najtrudniejszym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, w okresie rozmów budżetowych. I chyba ważne, żeby też dla wszystkich, tak jak i dla radnych, tak jak dla państwa, takie informacje dopłynęły nie w budowaniu, podkreślam, co kiedyś usłyszałem, w budowaniu negatywnej narracji, tylko podejścia odpowiedzialnego. Oczywiście po naszej stronie miasta będą stały oczywiście decyzje, ale te kierunki też są wskazane. Ma to po prostu nam wszystkim pomóc w realnej ocenie realnej sytuacji. Pokazuje i zagrożenia, ale pokazuje też kierunki i szanse, w którym powinniśmy utrzymać ten zrównoważony rozwój.